Dzisiaj taki vlog na szybko. Siedzę, piję wodę, schładzam się i chciałabym Wam o czymś powiedzieć, dlatego że znajdujemy się w biurze Mehmeda i okazuje się, że wróciliśmy do Akbuk. Dostaję bardzo dużo komentarzy na temat Kushadasi. Wiele ludzi kojarzy Kushadasi, wiele ludzi mówi, że fajnie jest w Kushadasi. Ja Wam powiem szczerze, że nie widzę takiej różnicy pomiędzy Kushadasi i Akbuk. I dla mnie jedyną różnicą jest fakt, że w Kushadasi mam teraz 120 metrów kwadratowych i więcej miejsca i więcej takiej przestrzeni. Natomiast jeśli chodzi o samo miejsce, nie widzę takiej różnicy, dlatego że nadal jestem na wzgórzu. A, no i w czym widzę różnicę, że po prostu to mieszkanie było bardzo tanie i to, co jest takim plusem w Kushadasi, to była dla mnie cena. Chociaż takie, wiecie co, wakacyjne mieszkania, tak jak tutaj w Akbuk dla Was nagrywam, to są w podobnej cenie właśnie w Kushadasi, a też, no zależy. Wydaje mi się, że dalej Akbuk jest bardziej atrakcyjne, dlatego że trochę się interesuję rynkiem w Kushadasi. Na przykład te nieruchomości takie wakacyjne, takie a la resort, tak jak niektórzy piszą, są, wiecie, w bardzo dużej odległości od morza. Natomiast Akbuk ma ten plus, że tutaj, wiecie, jest taka zatoka i te wszystkie nieruchomości znajdują się niedaleko linii brzegowej morza. Tak jak ja właśnie tu w Akbuk miałam 1,5 km, więc to jest naprawdę wielki plus, więc no, serdecznie zapraszam Was wciąż do Akbuk, dlatego że uważam, że ceny tutaj są atrakcyjne. Wiecie, tak jak ja kupiłam mieszkanie w Kushadasi, to ono było mega okazją. To była po prostu połowa ceny tego, co mieliśmy w Akbuk, więc dlatego się zdecydowałam. No, ale no, jest powrót do Akbuk, kiedyś może będzie znów na stałe, bo sam się uśmiecha. No, bo mówię, że wróciliśmy do Akbuk. Słuchajcie, bardzo blisko jest tutaj z Kushadasi do Akbuk, dlatego że godzinkę naszą ładą. Przy nowym samochodzie to jest 30-40 minut, naprawdę. Trasa bardzo dobra, więc przyjechaliśmy dzisiaj nagrać trochę nieruchomości. Więc życie toczy się dalej, powrót do Akbuk jest i najlepiej, że tutaj wjeżdżaliśmy do Akbuk i Husajn mówi, że no, jak się czujesz, czy tęskni ci się, jakie masz takie przeczucia dotyczące tego Akbuk. Mówię, że wiesz co, nie wiem, tak czuję się trochę, jakbym przyjechała do domu i rzeczywiście trochę tak... Trochę takie jest, wiecie, nie sentyment, ale to jest po prostu dla mnie takie znane miejsce, wiecie, wszystko się kojarzy, tak przyjeżdża się jak do siebie, nie? Tak, jak do domu. Masz rację. No, ale Akbuk Ci się podoba bardziej, czy Kushadasi? Kushadasi. Kushadasi. Ja tak nie widzę różnicy, jeśli chodzi, wiecie, o morze, o miejsce. Po prostu mi się podoba Kushadasi też, bo mamy duże mieszkanie, wiecie. Mamy naprawdę dużo wyższy komfort życia. Mamy też blisko morze, fajnie, ale tak to... Słuchajcie, dla każdego co innego. Jest bardzo dużo gustów i guścików i na przykład wiele osób mówi, że fajne jest właśnie Kushadasi. Wiele osób kontaktuje się ze mną w sprawie Akbuk, dlatego że wiecie co, Akbuk ma też takie zalety, które no, troszkę nie konkurują z Kushadasi. Na przykład to, że to jest właśnie taka wioska, jest tu bardziej wakacyjnie, jest tu bardziej spokojnie. Kushadasi to jest taka, wiecie co, mordownia. To jest bardzo duże miasto, my zyskujemy na tym, że mieszkamy przed Kushadasi. Natomiast to jest ciężkie miasto, tak? Pojechać, powiem Wam, na bazar albo do centrum Kushadasi to jest naprawdę wyczyn, wiecie, korki, ambulanse, karetki, wiecie, to zupełnie jest inaczej, więc Akbuk ma to do siebie, że to jest spokojna wioska, tutaj życie płynie powoli i naprawdę bardzo dużo ludzi, wiecie, kontaktuje się ze mną i coś tam już dla niektórych znalazłam. Więc dopinamy jakichś tam szczegółów i bardzo dużo ziemi się sprzedaje nadal, dlatego że Turcy, wiecie, osiedlają się bardziej nad Egejskim niż nad Śródziemnym i kupują domy. Właśnie teraz nagraliśmy też fajnej trochę ziemi, takiej, wiecie co, na uboczu, ale ja tak patrzę na siebie, że też mogłabym w przyszłości tak na uboczu mieszkać. Dopijam wodę i jedziemy nagrywać, więc jeśli jesteście zainteresowani jakimiś nieruchomościami, a Polacy do mnie bardzo dużo piszą,
właśnie na temat starych nieruchomości i chcą do remontu, dlatego że wiecie, to też czasem jest atrakcyjne cenowo, no to piszcie. Jest bardzo dużo fajnych, resortowych, gotowych do wprowadzenia mieszkań, też piszcie. Ja zresztą tak sukcesywnie w związku z tym, jakie dostaję zapytania, wrzucam jakieś takie filmy informacyjne, jak przygotować się do zakupu nieruchomości w Turcji, ile to kosztuje, jak przesłać pieniądze. Więc właśnie jak jeszcze do mnie nie pisaliście, jesteście zainteresowani, to tak na spokojnie prześledźcie sobie te filmy. No i sukcesywnie będę coś tam jeszcze, wiecie, wrzucać, jak coś mi wpadnie do głowy. Jak czegoś wam brakuje z takich informacji, to też dajcie znać, no. A my lecimy nagrywać. To jeszcze raz taka autoreklama, gdzie możecie nas w Agbook znaleźć. Niektórzy już mnie tutaj znaleźli. Słuchajcie, Agbook Sahil Emlak. Tutaj właścicielem tego biura jest Mehmet. Ja wam pokazywałam w innym filmie, jak wyglądają jego certyfikaty i że jest uprawniony do sprzedaży nieruchomości. No więc co, zapraszam was do filmów, a my się jeszcze tutaj właśnie dzisiaj trochę pobyczymy w Agbook, zobaczymy co się dzieje. Nie wzięliśmy kluczy do mieszkania teściowej, więc nie skorzystamy z basenu. Zresztą u niej jest taki bałagan, że strach do tego mieszkania wchodzić. Ja na razie jestem, powiem wam, tak wykończona sprzątaniem, urządzaniem, że nie mogę już patrzeć po prostu na kwestię tego, że trzeba coś tam posprzątać i przygotować takiego w domu, więc no dzisiaj chętnie sobie pojeżdżę po gotowych nieruchomościach, zobaczymy co właśnie jest. Ja powiem wam, że dawno nic nie nagrywałam, dlatego że mieliśmy bardzo dużo nagrań na zapas, bo wiecie, były święta muzułmańskie, my się też przeprowadzaliśmy. Później po prostu ja też trochę czekałam w Kuszadasi i czekałam na wszystkie meble i na dostawę, ale teraz już właśnie zaczynam nagrywanie i zobaczymy co się pojawi. Krasa w trakcie, nagrywamy teraz bardzo fajną willę, taką za 6,5 miliona, naprawdę bardzo dobra cena. Ja bym się zastanawiała, jakbym miała pieniądze, dlatego że wiecie, wyodrębniony grunt, spokój święty, nie macie sąsiadów, można tutaj też postawić basen. Powiem wam, że mówiłam, że nie jest gorąco, jest strasznie gorąco, zrobiło się tak upalnie. Dostaliśmy sodę, która już się zagotowała, dlatego że nagrywałam, trochę prezentowałam ten dom i zdążyła się zagotować, jest bardzo ciepło. Zrobiło się tak, wiecie, po prostu słońce jest bardzo wysoko, więc trzeba się chować do samochodu i jedziemy dalej. Zrobiliśmy krótki odpoczynek u Mehmeda w biurze. Powiem wam, że była taka klima, zrobiło się tak błogo, że nawet nie chciało mi się gadać. Weszliśmy i uderzyła nas taka fala gorąca, ale nabraliśmy trochę siły, więc jedziemy na nasze stare osiedle. Wiecie, coś tam właśnie nagramy, teraz będziecie przerażeni, co ja wam pokazuję, dlatego że to jest zaplecze sklepu spożywczego. U nas w Polsce nie wyglądają te zaplecza lepsze, więc no. Jedziemy na nasze stare osiedle, dlatego że coś tam chyba mamy nagrać. No, zajrzymy też do teściowej, czy u niej w mieszkaniu wszystko dobrze. No i gorący, powiem wam, niesamowicie, naprawdę. Czekamy na przyszły tydzień, bo ma się ochłodzić. No, tęsknisz za Arium? Tęsknisz. Nie tęsknisz? W ogóle nie tęsknisz. Nagramy, zobaczymy, czy pergola jeszcze stoi, czy już właśnie nie stoi. Słuchajcie, ja też za bardzo nie tęsknię, ale zobaczymy stare śmieci. Zresztą my będziemy tutaj do Agbook przyjeżdżać, dlatego że no raz nagrywamy nieruchomości, a dwa, że odwiedzamy teściową. No powiem wam, że też fajny dzisiaj dzień, dlatego że widzieliśmy bardzo fajny dom za 6,5 miliona liry. To jest naprawdę bardzo dobra cena. No śmiejemy się, wiecie, bo też są tacy ludzie tutaj, takie wystawiają ceny, takie wystawiają domy za takie ceny, że to głowa boli. Wyszłam aż tutaj na ulicę, bo się przestraszyłam, bo nie widziałam naszego samochodu, a my tam zaparkowaliśmy, patrzcie, tak pod krzaczkami. Tutaj widzę morze, Agbook, powiem wam, morze idealnie, pięknie, turkusowe, niebieściutkie. Teraz widzę morze i ono nadal jest piękne, turkusowe, dlatego że egejskie, ale już w takiej odległości. Jednak tu w Agbook to morze jest naprawdę blisko i powiem wam, że jak właśnie wjeżdżaliśmy do Agbook, to mówię Usainowi, że ja rozumiem już, dlaczego chciałam żyć w Agbook, dlatego że to jest naprawdę jedno z takich miejsc w Turcji, gdzie macie tak blisko morze, takie ładne. Dlatego że wiecie, zazwyczaj ta odległość od morza jest dużo większa. A tutaj w Agbook jednak, wiecie, jednak jakiś centymetr i tam smuteczki są. Dziś
byliśmy na chwilę w Arium, czyli tam, gdzie mieszkaliśmy w Akbuk, ale właśnie osoby, które chciały nagrać mieszkanie, nie były w domu, więc no straciły, bo dzisiaj tego nie nagramy. Wyjechaliśmy na wzgórze, to właśnie, które znajduje się w Akbuk i na którym my mieszkaliśmy. Tylko my mieszkaliśmy tam, słuchajcie, na samym dole, a jesteśmy bardzo na górze, ale nie powiedziałabym, że na samej górze, dlatego że nade mną jeszcze buduje się bardzo dużo. Powiem wam, że te budynki, które są tutaj, tak jak na nie patrzę, to są na full. To są dość nowe nieruchomości i wiecie, teraz jest sezon. Wszędzie na parkingach full samochodów. Bardzo dużo się tutaj buduje. Wiecie co, tu się tak dużo buduje, że ja tu nie byłam z 3 tygodnie, a wydaje mi się, że na tym wzgórzu pojawiło się już bardzo dużo nowych budynków. Wiecie, tu tak pyk w oczach. Tutaj mamy coś Attack and Dilim, trzeci etap. No właśnie, bardzo dużo, wiecie, nowych jakichś inwestorów, dlatego że Atta 7 Group, no to pierwszy raz ich widzę, więc nie wiem, czy to są jacyś inwestorzy z Didim. Powiem wam tak, no inwestorów jest tu dużo, dlatego że może naprawdę zachwyca. Pomimo tego, że jest to jeszcze duży plac budowy, to nikogo to nie powstrzymuje przed tym, żeby budować i budować jeszcze wyżej jakieś nieruchomości. Widzicie, widok tutaj w Akbuk jest naprawdę przepiękny na morzu. To jest miejsce super do inwestowania w takie wakacyjne nieruchomości. W Kuszadasi widok też jest piękny, ale no tak jak mówię, nie ma tak blisko morza, jednak w takiej odległości jest tak płasko i później się robią wzgórza, a tutaj w Akbuk, wiecie, jest takie małe miasto i od razu wzgórze, więc te wszystkie nieruchomości tutaj budowane są tak na górze samej, ale wjechać tutaj to wiecie też nie jest łatwo, więc widoki piękne, ale na co dzień no to wolę mieszkać, wiecie co, na trochę mniejszym wzgórzu, chociaż my żyjemy w Kuszadasi na naprawdę ogromnym wzgórzu. Tutaj jest strzałka Attack and Didim. No to rzeczywiście ten Attack and Didim, ja wam kiedyś nagrywałam, tam były takie piękne greckie domki, takie osiedle. To się sprzedało, słuchajcie, w 2 dni chyba. Ja nawet nie zdążyłam tego jeszcze wrzucić, a to już było sprzedane, więc no, tak niektóre nieruchomości mają. Upał jest, powiem wam, straszny. Jest tak ogromny upał, że aż unosi się taka mglista, upalna właśnie mgła. Ja się wam do samochodu, panowie jeszcze nagrają, ale też powiem wam, że w taki upał mamy speeda. Bardzo szybko nagrywam te nieruchomości, dlatego że po prostu jest strasznie gorąco i mamy tak dosłownie 5 minut na każdą nieruchomość, żeby to po prostu złapać, montować i lecieć, dlatego że na takim słońcu, na takim upale, wiecie, no nie da się tak bardzo efektywnie pracować, a pracować trzeba, nagrywać trzeba, no. Jeszcze wam właśnie kliknę tutaj na Mehmeda, patrzcie jakie morze piękne. Naprawdę, widok jest super, nieruchomości się budują, no niech się budują, niech się sprzedają i tutaj Arium było full samochodów, jednak ludzie przyjechali, wiecie, na wakacje, a na pewno dzieciaki siedzą w basenie, no i fajnie, a ja tęsknię za Pysią, dlatego że ona została w domku, wiecie, dla niej taka podróż i właśnie ten gorąc byłby nie do wytrzymania, a ona sobie cały dzień właśnie tak prześpi, no. W ogóle, gdybyście chcieli wiedzieć, jak przetrwamy taki dzisiaj na przykład upał, jest naprawdę teraz kilka dni takich do 40 stopni. Tutaj Mehmed ma taką lodówkę przenośną z napojami. Oprócz tego, to co ja robię, to wiecie co, ja sobie zamrażam w zamrażarce i dalej, patrzcie jak mi się to trzyma. Przyjechałam tutaj godzinę drogi z Kuszadasi i siedzę już tyle godzin właśnie w Akbuk i dalej mam tutaj lód. I mam oprócz tego jeszcze dużą taką butelkę i właśnie ten lód tak powoli się rozmraża i to trzyma właśnie chłód, dlatego że taka schłodzona woda to ona w 3 sekundy jest, wiecie, już rozchłodzona, ale pięknie. Podjechaliśmy pod mieszkanie teściowej Husajn, tylko tak wskoczy, zobaczy czy wszystko dobrze. Ja wskoczę z nim, no bo czemu nie, patrzę, basen, siedzą dzieci. Jakieś, no, ale jest i tak mało ludzi, wiecie, jest już po świętach muzułmańskich, chociaż upał jest straszny, ludzie powinni przyjść na wakacje, coś tu było, myta podłoga. Dobra, zobaczymy, co się dzieje u teściowej. Dobra, słuchajcie, jesteśmy u teściowej i patrzymy, co tu się dzieje. Husajn otwiera wszystko, żeby zobaczyć, co tu jest, okej.
Okej, już wam pokazuję. To co Usain robi, patrzcie jaki widok tutaj jest na basen, naprawdę ekstra. Usain otwiera, to wygląda dla mnie jak takie na garnitur, ale tu są właśnie zasłony i tu są firanki. Przywieźli, wiecie co, łóżka pod naszą nieobecność i tak wyglądają. No, całkiem niezłe, takie chciały, to obicie mi się wydawało, że będzie inne. Czemu mi się wydawało, że inne? Nie, może takie, nie pamiętam jakie było. Nie pamiętam, muszę obejrzeć ten film, który dla was nagrałam, jakie tam było obicie. Tutaj drugi pokój. Widzicie, wstawili łóżka do tych pokoi, więc od razu te pokoje się troszkę tak zmniejszyły. No ale fajne, one takie chciały łóżka. To są 120 chyba. No i właśnie wzięły sobie takie granatowe. W ogóle ja myślałam, że będą szare. Nie wiem, co w ogóle, żeby tak pasowały im do mieszkania, bo są szare podłogi, szare meble. No, ładnie to wygląda, ładne łóżka ustawili, ale powiem wam, że one kupiły po 15 tysięcy te łóżka, a ja kupiłam za 8 tysięcy i wyglądają tak samo. A więc też mają ze schowkiem, ja też mam ze schowkiem. Obiciówka, taka spoko. A wyspa jest nowa czy stara? What? Island is new or old? Old. Dobra, no to, bo tutaj właśnie jeszcze weszłam wyspę zobaczyć, ale to stara wyspa. Jeszcze właśnie ten blat nie został zmieniony, to obejrzycie inny mój film, gdzie ja trochę o tym mówiłam. Dobra, to wyspa jest stara, więc wszystko widzimy, jak to wygląda, łóżka wstawione. Wysyń zrobił fotki dla teściowej, dlatego że wiecie, z tymi łóżkami też było przejście. Dlatego, że kupiliśmy w Didim, mieli przysłać tego samego dnia. I oni, wiecie, mieli tutaj z 2 tygodnie, a ze 3 tygodnie opóźnienia, więc ja nagrywałam też, jak opuszczałam moje mieszkanie, że tutaj siedzę na materacu właśnie folii, dlatego że teściowa im kazała coś na szybko przywieźć, jakbyśmy mieli tutaj nocować, no ale wiecie, no takie opóźnienia, więc tak to jest komukolwiek wierzyć. No, basen jest, wakacje w pełni, mówię wam, jest tak wszędzie nabite samochodów, jednak wiecie, ludzie przyjechali, też widać bardzo dużo niemieckich, zagranicznych rejestracji, więc się wakacjonują, wszędzie jest na full. Dobra, jedziemy do domu. Będziemy za chwilę wracać do Kuszadasi i powiem wam, że jest strasznie gorąco i mamy nagrywać coś w sobotę i zapowiadają 40 stopni nawet, więc zobaczymy jak to przetrwamy. Oczywiście, wiecie, trzeba się właśnie chronić tak bardziej może cieniem albo chodzić w kapeluszu, dlatego że słońce jest dość, powiem wam, intensywne i daje popalić, no. Powiem wam, ludzie mają siły, przyjechali na wakacje, siedzą w morzu, chodzą po mieście. Człowiek to jest taki już trochę zmęczony słońcem i chciałby odpocząć w cieniu, ale ludzie, wiecie, mają tutaj siły, no.